Алло. Алло. Да, здравия желаю. Так, здравия желаю. Майор Чернобаев. Штаб операционный, так. Тамара Андреевна. Tak, słucham pana. Tamara Andreevna, o, w taki dzień do pani dzwonię. Chciałbym pani pogratulować oczywiście ze zwycięstwem. A co się stało? Boże, co się stało? No, niestety, wiadomości niezbyt przyjemne. Zginął czy co? Podczas wykonania zadania bojowego dostał rany niewspółmierne z życiem. Zginął. O. Tak, współczuję pani. Oj, był Gleb i nie ma Gleba. Współczuję pani. O, jak kiedy? Oj, dopiero 15 minut temu dostaliśmy informację. Całą kolumnę nakryło artylerią. Tak, i wszystko się wypaliło. Niestety nie będziemy mogli przywieźć ciała, ponieważ wszystko się wypaliło. A co dalej, a jak? No już nic, trzeba było myśleć wcześniej, to już koniec. A co mam robić? Oj, mama mia. A jak to pan mi powiedział? No, już powiedzieli wszystkim, tak. Oj, mama, ale straszne. Tam prawdopodobnie na początku, znaczy, się odrywało mu nogi. Tak, i później już się spalił. I to on w BMP się spalił, czy gdzie on się znajdował? W BMP, tak, tak. A gdzie to, w jakim rejonie? Boże, widzi pani, nie mogę pani przekazać bardziej precyzyjnych informacji, to ma zadzwonić dowódca jednostki. Oj. Tak, no i jak? No mogę tylko powiedzieć, że męczył się przed śmiercią. Oj, Jezu, spalić się w ogniu jest to straszna śmierć, proszę pani. Oj Boże, oj mama, kochana, co mam robić? Ale nie ma nic, jak to, no jak to pogrzebać, no jak się spalił w całości? A jak teraz będzie się liczył, no Boże? No będzie się liczył jako osoba, która zniknęła. Oczywiście żadnej kompensacji też nie będzie, dlatego że zniknął, no za takiej osoby nie dostaje się kompensacji. O Boże, jakie to jest straszne. Dopiero dzwonił, mówił, że przyjdę żywy. Oj, mama miła. No, wysłali ich zabierać rannych. Aha. No i nakryło. Wysłali, gdzie wysłali? No i nakryło kolumnę artylerią. Świadkowie powiedzieli, krzyczał babcia, nie chce umierać. Oj, mój miły, moje słoneczko, mój wnuczek. Oj, babcia nie chce. Oj, mój wnuczku, kochany. Oj. Oj, mój, mój. Oj, Boże. Straszne. Dopiero dzisiaj go zabiło, tak? Spalił się? Tak, 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 tak. Oj, wnuk. A co się stało? Oj, Boże, co robić? A co? No, już nic się nie da zrobić. Już koniec. A sam się spalił, czy jeszcze ktoś? Nie, no tam wszyscy, którzy z nim byli, się wypalili. Ojej, dużo tam było ich. Oj, no tam sześć osób było. Ile? Sześć. 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 Wszyscy się spalili. Oj, mój kochany wnuczek. Przecież dopiero mu jeszcze żywy był. Gdyby żywi przyszli, mówił, no, ale powiedział, gdzie mamy się podziać? Żywi przyjdziemy. Co mam? Oj. No, wsio. No, co mam robić? No, nie wiem. A co teraz robić? A co teraz robić? No, to już koniec. Nie da się nic. Nie ma wnuczka. No, ale jak to zniknął? Jak to napisać? No, wie pani, to jest taki trik, ciała nie ma i akurat nie trzeba płacić kompensacji. I w ogóle nic. A jak to? No tak. No jakoś tak. Zginęła osoba na wojnie i nic w ogóle. Mój kochany Boże, mój wnuczek. Moja miłość. Jakie to jest niesprawiedliwe. No tak, pojechać do obcego kraju z bronią i jak najeźdźca umrzeć. Oczywiście jest to niesprawiedliwe.
Dobrze, gdyby bronił ojczyznę, to tak, a tak, no to już w ogóle niesprawiedliwe. Niech pani się nie powstrzymuje, niech pani się nie powstrzymuje, będzie pani łatwiej, może pani popłakać, jestem psychologiem wojennym, jest to normalna sytuacja. Po prostu niech pani wyobrazi, że nie przyjedzie, nie przytuli pani, nie powie, babciu, wróciłem. Jak chciałam, jak bym chciała. Babcia mówi, no nic nie mogę ci powiedzieć przez telefon. Przyjadę, przyjadę ci, wszystko opowiem wtedy. Wszystko. Wszystko opowiedział, tak? No nie, już nie opowie pani. No cóż, co robić? No nie wiem. Będę dzwoniła do jego żony, jak ona tam biedna, nie wiem. Oj, no nie wiem. Ona miała pretensje, że tak przez telefon zawiadamiamy. No nie wiem, jak mamy jeszcze zawiadamiać? No jak mamy jeszcze to robić przez telefon? Ukrywać mamy, czy co? Nie możemy ukrywać przecież. Musi pani wiedzieć o tym, że to się wydarzyło. Oj, mama. Oj, mama miła. Oj, co teraz? No, dlaczego pani go nie namówiła, żeby nie szedł na wojnę? Dlaczego pani go nie wytłumaczyła, że nie można iść do obcego kraju? Ale co, on przecież prosił o radę ode mnie. Przecież nie prosił rady. Mieszka sam, on tam, ja tutaj. Ja powiedział, jadę na wojnę. To oj, no, to jak? Z własnej ochoty jechali, czy jak? No wie pani, jak ktoś nie chciał, to nie pojechał, wie pani. Jak ktoś nie chciał, odmówili, powiedzieli, że nie pojadą. No on jest taki. W Syrii był też. A, czyli taki doświadczony okupant, tak? No tak, w Syrii był 3 lata pod rząd. Był w Syrii. Oj, mama. No wy go nie znacie, tak? Ale pan go nie zna, tak? Nie zna pan. No, jestem ze sztabu operacyjnego. Oczywiście, że nie znam. Został wynagrodzony, dostał wyróżnienia za odwagę. A, no. A, to wsadzić do jednego miejsca, to wyróżnienie. No, ale przecież rozerwało go. Gdzie pani mu wsadzi? Kogo rozerwało? No, wnuka, Gleba. Nie, mówię wyróżnienie wsadzić, ale komu? Wnuku wsadzić? Nie, no tej osobie, która dała. Boże, Jezus. Nie, no w ogóle mówię. Lepiej, gdyby żywy był, a nie. Rozumiem już. Dobra. Aha. No dobra. No, jak będą jeszcze wnuki, nie wysyłajcie do wojska, potrzebujemy. Mam wnuków, ale ja nie wiem. Prawda. No, jak chcą może oddać dług ojczyźnie? Zwykłym wojsku, nie na wojnie. No, ale jak, co to znaczy zwykłe wojsko? Co, nie walczy? Dziwne w ogóle. No to teraz taki czas, taka sprawa była. Ale jak to, odbyć służbę, rok? Albo jak? No, trzeba tą służbę. A kto go? A kto go ten wyzwoli? Jeszcze jeden wnuk. Kto go wyzwoli z wojska? A po co go wyzwalać? No ja mówię. O tym właśnie mówię. Aha. Czyli pójdzie w każdym razie, tak? No to dobrze, to dobrze, to dobrze. To potrzebujemy akurat żołnierzy. No chyba pójdzie. To dobrze. Takie to jest straszne. Nie wiadomo, ile jeszcze potrwa ta wojna, no to może jeszcze zdąży, trafi na wojnę. Jak, może go też zabiorą. Rozerwie go pod Charkowem gdzieś. Biedny mój synek. Bożeż ty mój. O Boże. O. No cóż, a co jeszcze trzeba? No mam nadzieję, że pani wspiera operację specjalną. Wspieram. Wspieram, tak, a jak? A co robić? Co mam? No to dobrze, proszę pani. A jak to mamy nie wspierać? No przecież jesteśmy patriotami. No czyli pani zabierają wnuków i pani to wspiera. Aha. Nie wspieram, gdy umierają. Nie wspieram. Jak to pani nie wspiera? Przecież powiedziała pani, że pani wspiera, a teraz pani nie wspiera. Nie rozumiem jakoś pani. Oj, dobra, nie trzeba mi ten... zawracać głowę. Nie, no ja w jakimś sensie
zawracać głowę. Po prostu panie pytanie zadają. No, no co pani samowana ode mnie chce? Pani wspiera czy nie wspiera? Pan chce, żebym powiedziała, że nie wspieram? Nie, no chcę, żeby pani prawdę powiedziała. Pani wnuk został zabity w obcym kraju, gdzie został wysłany. Pani to wspiera? Nie, tego nie wspieram. To jest to, co zabijają, to nie wspieram. A to, że poszedł po prostu do obcego kraju, to pani wspiera. Aha, rozumiem. No ale nie prosi ode mnie. No dobra, to tak zapiszemy. Dobra, dziękuję. Nie prosił rady, proszę pana, żeby pójść. Ten powiedział, idzie i tyle. Jak poszedł do Syrii, to też nie mówił. I co ja mam? No dobra, mamy nie ma. No wie pani, niech pani tylko datę pogrzebu wybierze, wyślemy do pani oficera, ma kryptonim Nagasaki, odda, wręczy wynagrodzenie, jak będzie data. Nagasaki, no... A kiedy to będzie, no nie wiem, kto będzie pogrzebywał, kto będzie brał udział w pogrzebie, kto? Pani żona, niech pani tam się określi. No jak panie porozmawiają, to proszę zawiadomić mnie, jak pana? No to na ten numer może mogą państwo zadzwonić, major Czernobajew. Czernobajew, tak? Tak, tak, tak. Tak, czekam. A pan, w sensie, pan jest chochłem, Ukraińcem, takie nazwisko ma pan. W sensie. No, ty matko, ale ty dajesz. No nie, nie, tak. Nazizm tak jakby we krwi. No dobra. Mój mąż, był, miałem męża z Doniecku, także żadnych ten, żadnych nazistów tu nie mam. No, czyli czekam na ten, jak zadzwonisz, trzymaj się.